Siemanko, cześć, witam w materiale, gdzie pogadam sobie na temat koła umiejętności RPK. Wiem, że czekaliście na ten materiał, miałem sporo zapytań od samego początku, jak tylko update zawitał na serwerach, czy będzie omówienie koła umiejętności RPK, jak rozdać punkty pod resp X, jak rozdać punkty pod level Y i tak dalej, więc nagrywam taki materiał. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomoże. To nie jest materiał, gdzie będę omawiał podstawy koła umiejętności. Myślę, że takie podstawy już są ogarnięte przez Was w postaci tego, że no update jest już prawie tydzień na serwerach, no i coś tam kombinowaliście, no i tak samo podstawy były omawiane w zapowiedziach Summer Update'u, więc jedziemy. Na ekranie widzicie tutaj takie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest moje koło umiejętności, już wcześniej widzieliście w gierce. 1029 punktów do rozdania, ponieważ mam 1079 poziom. Nic nie jest na nim rozdane, ponieważ usunąłem moje ustawienie w temple. W każdym temple można resetować punkty za darmo. I druga rzecz to jest taka tabelka, gdzie przedstawiłem deperki, ceperki, erperki. Będę dalej używać tych skrótów z omówienia zapowiedzi. No i właśnie deperki, ceperki, erperki są taką grubszą linią odgrodzone. Pierwszą rzeczą, o której tutaj trzeba powiedzieć, no to oczywiście są deperki, czyli te najmniejsze kółka. To są takie podstawowe statystyki. Wszystko tutaj widać, że serce daje nam plus 2 HP, piorun plus 3 many, piorun plus serce 2 HP plus 3 many, odważnik 4 kapa. No i mitigation, taka tarcza z odbitą strzałką. To są 300 do mnożnika łagodzenia. Jeżeli chodzi o łagodzenie, to materiał w tym temacie zrobił Maxi Gashi i linka macie w opisie. Dla przykładu mitigation na mojej postaci, shielding 121, takie EQ, ustawienie ofensywne. W tym momencie mitigation mojej postaci wynosi 1,28. Wchodzę do koła. Tutaj mamy deperk z mitigation, biorę sobie go w całości, chcę się dostać tutaj, więc lecę tak. Dostaję następny przelicznik mitigation, lecę sobie tutaj i mam mitigation na poziomie, ten mnożnik 15%. To nie oznacza, że mam teraz 16,28 mitigation, tylko mam 1,48. No i nasuwa się pytanie, czy te wszystkie rozdane teraz moje punkty, które tam dałem, dają mi znaczącą różnicę, bo mam mitigation zwiększone o 0,2. Z tego co słyszałem, bo za bardzo tego też nie testowałem, to mitigation nie jest za dobrą statystyką, jeżeli chodzi o to koło umiejętności. Lepiej iść w rzeczy ofensywne. Więc wiadomo, trzeba będzie dodawać dedication perki, żeby otrzymać C perka i żeby pójść dalej, więc nie ominie nas to, że jakieś tam punkty w mitigation sobie otrzymamy, ale to nie jest coś, na czym tutaj należy się koncentrować. Więc pokrótce, dedication perki, deperki mamy omówione, to są zupełnie podstawowe statystyki, więc przechodzimy już do czegoś ciekawszego, jak C perki, conviction perki. No i tutaj mamy pierwsze, powiedzmy 4, no bo to są wszystkie tego samego typu, tylko odporności się zmieniają, czyli uzyskując danego ceperka dostajemy odporność na Energy, Fire, Ice, Earth i w kole umiejętności są po 2 takie ceperki. Tak jak tutaj widać, mamy na fajerkę, dochodząc tutaj do tego plastra i go ładując na maksa, mamy plus 2 fire. Tutaj mamy następne, czyli na przykład idziemy sobie tutaj, mamy plus 4 fajera. Jeżeli chodzi o odporności, no to ważną sprawą jest to, żebyśmy patrzyli na to, jakie mamy EQ i ile z tego EQ dostajemy odporności. W takim EQ, nastawiając się na to, że chcemy mieć odporność na energii, mamy 30% energii. Fajnie, dodamy sobie jeszcze 4%, będzie 34%. Spoko, z koła umiejętności. No to tak, wchodzimy sobie do koła umiejętności, dodajemy sobie 2% energii, zatwierdzamy, wchodzimy w staty, no i wszystko cacy plus 2. Nice. No to lecimy dalej i chcemy sobie dodać jeszcze 2. Wchodzimy sobie tutaj, dodajemy jeszcze 2, mamy 4, akceptujemy, wchodzimy w staty i okazuje się, że mamy 33. Ponieważ to nie jest takie stricte 4%, tylko to jest odpowiednio przeliczane do naszych statystyk i niekoniecznie tutaj warto właśnie pójść w 2 takie ceperki od odporności. Patrzmy na to, ile to nam faktycznie daje. No i w przypadku takim, jeżeli właśnie mamy tutaj ucięty ten procent, no to być może warto, wiadomo,
jednym może zależeć nawet na tym 1%, innym nie, więc jeżeli nie zależy wam na tym 1%, może warto uciąć ten jeden ceperek i rozdać te punkty gdzie indziej. Dalej mamy następną odporność, odporność na holi i def. Tutaj mamy ceperka, który występuje na kole 4 razy, więc jeszcze więcej mamy zachodu za tym, żeby w ogóle dostać się do danych ceperków. No i tutaj ten temat odporności jest aktualny, czyli patrzymy w staty, patrzymy ile to nam faktycznie daje. Dalej mamy ceperk od Manalicza, który daje nam 0,25% i od razu można tutaj omówić Life Leecha 0,75% na jednym ceperku. I takich ceperków mamy po 4, tak jak właśnie wcześniej odporność, holi i def. No i na przykładzie tutaj tak samo można przedstawić, że akurat tutaj nic nam nie jest ucinane. Przedstawię wam to w ten sposób, że pokażę statystyki. Mamy 50% Life Leecha, wchodzimy sobie w staty koła, ustawiamy koło, żeby nam dało powiedzmy te 1,5% Life Leecha, akceptujemy, wchodzimy w staty, no i faktycznie mamy 51,50. I przechodzimy już do ciekawszych ceperków, czyli do ceperków, które zmieniają nam skille albo dają nam jakieś inne możliwości z innymi skillami. No i pierwszym jest ceperek od Massana. Tak jak widać na ekranie, z kołem umiejętności mamy ceperka tutaj od Massana i tutaj. To, że on jest dalej, to nie oznacza, że to jest drugi, tylko po prostu ten, który zdobędziemy jako pierwszy, no to jest pierwszy. Zdobywamy tego, mamy drugi, więc tutaj to, że on jest dalej, nie oznacza, że on jest tym drugim, bo takie już słyszałem zdania. Więc tak, jeżeli rozdamy sobie punkty, zdobędziemy tego ceperka na poziomie pierwszym, mamy zmniejszony koszt Massana o 20, czyli kosztuje on nas 140 many. Gdy zdobędziemy tutaj drugi ceperek właśnie od Massana, mamy damage zwiększony. No i teraz nasuwa wam się pytanie, czy ten damage jest znacząco zwiększony? Zrobiłem takie szybkie testy, wiem, że to dokładnie nie odzwierciedla tego, jak to powinno zostać zrobione, takie testy i tak dalej, ale chcę tylko niektórych z was tutaj sprowadzić na ziemię, albo mniej więcej średnio pokazać, jak to wygląda. Tutaj też widzicie pozostałe rzeczy, o których będę mówił później. Exevo Massan bez perka, zrobiłem 20 hitów, średnia wyszła 4,66. I Exevo Massan z perkiem 4,98. Różnica 32 damage'a średnio. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Odpowiedzcie sobie sami, czy warto lecieć w tym segmencie aż tak daleko, żeby uzyskać tego Massana. No i przy okazji mamy tego RPR-ka, ale o tym później. Więc to zależy od was. Czy zachęca was to, że ten Massan jest w ten sposób zwiększony? Wiadomo, to są statystyki na bardzo małym przykładzie. Dokładnie to nie odzwierciedla, jak to wygląda, ale mniej więcej przykład macie. Dalej mamy ceperki od Utamo Temposana. Pierwszy poziom daje nam fokus, cedek zmniejszony o 8 sekund i możliwość atakowania z redukcją naszego damage'u o 50%. Drugi poziom daje nam cedek Utamo Temposana zmniejszony o 6 sekund i brak tej redukcji damage'u, więc atakujemy normalnie. Na przykładzie, bo pewnie komuś ten opis może nie odpowiadać, więc przedstawię, jak to wygląda. Przykładowo teraz nie mam w ogóle rozdanych punktów, żadnego punktu nie mam rozdanego, no i używam sobie Utamo Temposana, on jest użyty, normalny cedek jest na wszystkich czarach i widać tutaj fokus, cedek normalnie schodzi, to jest 10 sekund bite, dopiero wtedy mogę użyć następnego czaru, tak. Ustawiam sobie tego ceperka na pierwszy poziom, ok, znowu używam Utamo Temposana. I już widać, że fokus cedek właśnie jest zmniejszony o 8 sekund i w czasie Utamo Temposana jest możliwość użycia przykładowo Utito. Rozwijam sobie dalej kobą właśnie w tym temacie tego ceperka. Idę sobie, dajmy na to, w tą stronę. Uzyskuję poziom drugi tutaj. Ok. No i tutaj jest temat taki, że mój cedek jest zmniejszony tego czaru Utamo Temposana o 6 sekund. Patrząc na mojego speeda, on jest teraz na poziomie 1.2.1.8. Używam czaru i mam 2.1.3.6.
I ten czar dalej działa, a ja znowu mogę użyć Utamo Temposana. Przez co mogę cały czas latać na tym czarze bez jego zejścia z postaci. Mogę cały czas to używać, tak? Przez to, że ten cedek jest po prostu mniejszy. Dalej mamy ceperka od Divine Daisla, czy jak to tam się czyta. Pierwszy poziom tego ceperka daje nam to, że możemy przyciągnąć jednego dodatkowego moba, czyli zamiast trzech przyciągamy cztery. No i drugi poziom zwiększa nam czas działania tego czaru o 4 sekundy, bo jak używamy tego czaru, no to moby biją wręcz przez 8 sekund, dodajemy 4 sekundy, więc biją one przez 12 sekund. I cedek jest zmniejszony o 4 sekundy tego czaru. Dalej mamy ceperka od Exori Grancona. Pierwszy poziom zmniejszenie cedeka o 2 sekundy. Drugi poziom zwiększenie damage'u Exori Grancona. I tutaj powiem wam szczerze, że sam się aż zdziwiłem, jaka tu jest przebitka tego czaru. Jeżeli chodzi o z perkiem i bez perka. Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda. To jest już coś, co można tutaj rozpatrywać pod tym względem, że no to się może w jakimś tam scenariuszu sprawdzić, no bo jednak sami powiecie, że no prawie nawet ponad średnia 700 damage'u z perkiem, no to tutaj jest no to całkiem spoko, nie? Można na pewno na to jakoś tam popatrzeć pod względem bossów, więc tak to właśnie wygląda. Całkiem spoko. Jedziemy dalej i mamy ceperka od Utito. Pierwszy poziom tego ceperka to fokus cedek zmniejszony o 8 sekund i możliwość używania czarów wspomagających. Drugi poziom cedek Utito zmniejszony o 6 sekund i wzmocnienie Dista jest zwiększone z 40% do 45%. Przykładowo, czyli używam Utito tak jak to zawsze jest. I mamy cedek normalny, cedek czaru normalny, fokus cedek też normalny. W tym czasie jak cedek schodzi, to ja sobie jeszcze tutaj dodam pierwszy poziom tego właśnie ceperka. No i używamy znowu Utito i widzimy, że już mamy ten fokus cedek zmniejszony i w tym samym czasie z Utito możemy używać Utamo Temposana. I tutaj też była mowa o tym, że czary wspomagające też działają, więc używając Utito możemy użyć też Utanihura i szybciej się przemieszczać, już nie mamy tego slowa. Oczywiście w dalszym czasie leczenie nie działa. Idziemy krok dalej, czyli ustawiamy sobie tutaj tego ceperka na drugi poziom, klikamy OK i znowu dajemy sobie Utito, a lepiej będzie jak pokażę Dista nawet swojego. Klikamy Utito, mamy 210 Dista. I w tym czasie, jak cały czas działa Utito, możemy znowu użyć Utito i przedłużamy go. Nie ma tego momentu przerwy i cały czas można siedzieć na Utito. Osoby, które lubią ten czar, no to na pewno się cieszą z tego powodu i być może będą zainteresowane tym, żeby właśnie rozpatrzeć otrzymanie tego ceperka na poziomie drugim. Tak to wygląda. I tym samym to by było na tyle, jeżeli chodzi o te poziomowe ceperki. Modyfikacje naszych czarów istniejących. No i przechodzimy do takich dwóch pasywnych ceperków. Pierwszy z nich to jest Positional Tactics, czyli lewy górny róg skrajny, tu jest ten segmencik, tutaj to jest. W momencie, kiedy nie stoi przy nas żaden mob, wszystko bijemy na distas, nic koło nas tutaj tak bliziutko nie chodzi przy nas, to wtedy dostajemy plus 3 dista. Jeżeli jednak mamy koło siebie tego moba albo moby, no to dostajemy plus 3 magic levela holy i healing. To jest ceperk, który wydaje się być taki najbardziej uniwersalny. To jest ceperk, który nie wymaga od nas używania czegoś, nie wymaga od nas pamiętania o tym, że coś tam musi być zostać spełnione, żeby to było. Tylko zawsze coś dostajemy, to, tak? Jeżeli to nie jest distance, to jest to magic level. Distance zawsze spoko, więcej bijemy za rowów. Magic level z holy zawsze massan będzie lepszy. Jeżeli leczymy się, są przy nas moby, no to ten heal jest lepszy o 3 magic level. To jest naprawdę bardzo, bardzo uniwersalny, taki pasywny ceperk. I tak naprawdę tyle. Tutaj nic nie trzeba więcej dodawać. Jedziemy dalej i mamy Ballistic Mastery, prawy dolny róg i daje nam to
W przypadku używania kuszy dostajemy plus 10% damage'u na kryta. Jeżeli używamy łuku, to wrażliwość potworów, które atakujemy, zwiększa się o 2% na ataki i czary physical i holy. Czyli, jeżeli dobrze to rozumiem, w przypadku kuszy no to jest zrozumiałe, ale w przypadku łuku, jeżeli dobrze to rozumiem, mając to, wejdźmy sobie tutaj, dajmy na to, nie wiem, w dragony, wejdźmy sobie w zwykłego dragona i taki dragon ma, jest po prostu neutralny na holi, mając tego ceperka i atakując dragona, wtedy dragon ma 102%, czyli 2% wrażliwości na holi. Jeżeli coś jest odporne na holi i dajmy na to ma odporność 10%, to ten ceperk zmniejsza tą odporność i wtedy ta odporność jest na poziomie nie 10, a 8. Jeżeli dobrze to rozumiem, to tak to działa. Jak coś, to poprawcie mnie w komentarzu. Co myślę o tym ceperku? Jeżeli byśmy mieli tutaj na myśli kuszę, spoko. 10% damage'u kryta, spoko. W ciemno można brać, dobre pod bossy na pewno. Ale czy te 2%, wrażliwości na holy i physical damage, jeżeli używamy łuku, jest dobre? No to jest pytanie właśnie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, nie? Czy czasem nie jest lepsze właśnie 3-lista albo te w przypadku, kiedy coś tu przy nas stoi 3 magic levela holy plus healing albo coś zupełnie jeszcze innego, jakieś inne ustawienie, jeżeli chodzi o ceperki, to właśnie zależy od nastawienia, od tego, co potrzebujemy, więc jest taka możliwość, jest to na pewno też do przetestowania. Przechodzimy do ostatniej części, czyli do revelation perków i pierwszym takim revelation perkiem jest oczywiście Gift of Life, lewy górny róg. Pierwszy poziom, tutaj widać poziomy, jakie mamy i oczywiście tutaj jak jest w opisie, są slashe, no to pierwsza wartość, no to jest pierwszy poziom, druga wartość drugi po slashu i trzecia wartość trzeci poziom. O tym już pewnie wiecie, więc co daje nam Gift of Life? Jeżeli atak z wyjątkiem ataku agonii miał cię zabić, ale wartość tego ataku jest mniejsza niż 20%, 25%, 30% twojego max HP, ulecz się o 20%, 25%, 30% twojego max HP po uleczeniu i tak otrzymujesz ten damage, czyli dostajemy bułę, ona miała nas zabić, tutaj ten warunek HP jest spełniony, czyli dostajemy heala i po tym healu i tak tą bułę dostajemy, to tam wiecie, to nie jest tak, że ten atak jest blokowany, tylko faktycznie ten cios otrzymujemy po właśnie tym ataku. Cedeki są resetowane naszych czarów, więc możemy się tam ratować w tej podbrankowej sytuacji. No i cedek tego perka to 30 godzin, 20 godzin, 10 godzin w zależności od poziomu. I ten czas CDK schodzi tylko w kombacie, więc niestety stojąc w depo czas nie schodzi, musi być kombat, czyli na przykład expimy, profitujemy, czy robimy bestiary, czy bostiary. To jest całkiem spoko air perk. W przypadku, kiedy nie czujemy się pewnie na respie, jest szansa na dętkę, no to lepiej to wziąć, żeby jednak się nie wywrócić. Jeżeli właśnie jest tak, że po prostu no, ciężko jest na tym respie. W przypadku, kiedy dostajemy deceki, są disconnecty, mamy słabe łącze, więc takie uleczenie może nas uratować, po prostu ten super chipsoftowy system, który powoduje, że potwory nas przestają atakować, w końcu może zadziała w tym czasie, jak nas to uleczy, więc tak, to jest ogólnie spoko opcja, na pewno warta tutaj spojrzenia na to i być może wzięcia. Lecimy dalej i mamy awatara, czyli prawy dolny róg. Przemieniasz się w awatara na 11 sekund. Wówczas otrzymujesz redukcję otrzymywanych obrażeń o wartości 5%, 10%, 15% oraz wszystkie twoje ataki są krytyczne. Czyli cokolwiek robimy, jaki czar tam nie użyjemy, jakiego ataku nie użyjemy, no to jest to atak krytyczny, który jest zwiększony jeszcze. Ten damage skryta jest zwiększony o 5%, 10%, 15%. Cedek tego czaru to 120, 90 lub 60 minut w zależności od poziomu tego R perka. Na pewno bardzo fajna rzecz na to, jak idziemy na bossy.
Ja już nie mogę się doczekać, jak będzie Feru albo inny boss na Sekiurze i wszyscy będą się odpalać na awatarze, żeby zadać kryta. To będzie coś pięknego, komputery będą wybuchać w tym momencie. I myślę, że to też jest fajna opcja, dajmy na to, że jakieś są trapy na jakichś miejscówkach, są ustawiane, to jak wlecicie w piątkę w takiego trapa, odpalacie awatara i wszystko będzie po prostu jakoś tam padało, więc to jest na pewno też jakaś opcja z Gift of Life'em przykładowo, jeżeli macie aż takie możliwości. Jest to jakaś tam opcja na to, żeby rozbić trapa, jest to opcja na to, żeby wygrać bossa, jest to po prostu opcja też na same sobie bossy, tak, bo jednak są bossy, które jednak lepiej zabić, nie ryzykować i wcisnąć tego damage'u ile wleci, jak na przykład Soul War finał, a nie to sfailować, więc tak, myślę, że to będzie wykorzystywane, ten awatarek. Następny airperk, czyli granat, prawy górny róg naszego drzewka. Na SQM-ie twojego celu tworzony jest znacznik, który wybucha po 3 sekundach i zadaje holy damage. Im wyższy poziom tego perka, tym zadajemy większy damage. Cedek tego czaru to 26 sekund, 20 sekund, 14 sekund. I teraz tak, możemy znowu przejść do statystyk, które tutaj sobie podałem. Tak, już wiem, że to są słabe statystyki, tylko 20 ataków to są żadne statystyki, ale jednak średnio wychodzi 568 damage'u. Czyli jest to tak czy siak więcej od Massana z perkiem i Massana bez perka. Więc na pewno jest to coś, na co byłoby warto zwrócić uwagę, na co tutaj brać to pod uwagę i być może lecieć w ten segment, ale jeżeli chcemy tego używać, tak? No to pierwsze co, musimy w ogóle tego używać, czyli o tym musimy pamiętać. Musimy w ogóle przestawić naszą rotację, żeby nie było tego cały czas strzałka Massan, strzałka Awa, tylko jednak trzeba też tam wcisnąć ten granat. Druga sprawa właśnie jest taka, żeby wcisnąć ten granat dobrze w czasie. Trzeba pamiętać o tym, że on ma na pierwszym poziomie 26 sekund CDK i go używać po prostu wtedy, kiedy on jest tylko możliwy. Jeżeli nie pamiętamy o nim, nie używamy go, no to nie ma za bardzo powodu, żeby w niego iść. Proste. Jeżeli jesteśmy leniwi, nie zwracamy na to za bardzo uwagi, nie bierzemy tego. Jeżeli wiemy, że będziemy tego używać, patrzymy na nasze tury, nie skipujemy tych tur, no to granat jest dobrym wyborem. I ostatnim RPR-kiem lewy dół, tutaj jest Empowerment, Divine Empowerment. Tworzy obszar wokół postaci na 5 sekund, jeżeli stoisz w tym obszarze, twój damage jest zwiększony o 8%, 10%, 12%, cedek tego czaru to 32, 28 i 24 sekundy, aż mnie wylogowało z tego wszystkiego. Już mi się pad skończy, właśnie widzicie. Więc tak, czy to jest spoko? To jest spoko, na papierze oczywiście, że to jest spoko. Dostajemy 8%, 10%, 12%, tylko problemem jest to, co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o granat. Trzeba o tym pamiętać i tego pilnować, tak? Jeżeli nie za bardzo patrzymy na to, jak wykorzystujemy te czary, w jaki sposób robimy naszą rotację, no to za bardzo tego, nic nam to za bardzo nie da. Aż tak wymiernych tutaj statystyk, tak? Ale jeżeli, dajmy na to, zrobimy sobie ten empowerment, podobno, nie wiem, byle jak to zrobimy, żeby było nawet na trzecim poziomie, i ja użyję sobie Utito, po tym Utito mogę to użyć, od razu po tym używam strzałki Massana, strzałki Awa, strzałki Massana, zaatakuję 3 razy, czyli zrobię 3 tury na tym empowermencie, to jest ok, to jest spoko. Ale w przypadku, jeżeli nie pilnujemy tych tur, nie pilnujemy tego, że to już jest dostępne, albo w ogóle używamy tego i wychodzimy z tego pola, no to to nie będzie wykorzystywane, przez to nie będzie dobre, lepiej patrzeć na coś innego. Więc tutaj tak samo kwestia jak wcześniej z granatem. Jeżeli bierzemy maksa z tego empowermentu, wykorzystujemy po prostu, że jest ten obszar, stoimy na nim, używamy tego, bo wiemy, że cedek zeszedł,
nie skipujemy tur, czyli wykorzystujemy maksa z tego czaru i wykorzystujemy po prostu większość tych tur, jakie mamy wzmocnione, to spoko. Ale jeżeli nie, no to nie ma co się w to pchać, lepiej wybrać coś innego, coś bardziej pasywnego, co nie wymaga naszej aż takiej uwagi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Na ekranie jeszcze widzicie mój prototyp taki na sucho pod fairwaya koło umiejętności. Na sucho dlatego, że zbytnio w TBK teraz nie gram, tylko gram w WoWa. Jeżeli ktoś jest w temacie, no to wie, że wyszedł dodatek i sobie tam klikam. Ale na pewno do TBK wrócę i będę tutaj testować ustawienia różne, różniaste pod fairwaya i nie tylko. I to się właśnie sprowadza, to właśnie o czym mówię, żebyście wy też testowali, sprawdzali, nie bali się sprawdzać, nie nastawiali się na to, że ustawienie musi być jedno do końca życia i najlepsze i dopiero później zacznę grać, tylko ustawcie coś na własny rozum, idźcie na hunta, wróćcie z tego hunta, następny dzień pójdźcie na innym ustawieniu i porównajcie sobie statystyki. Po prostu. Albo róbcie tych więcej huntów na danym ustawieniu, potem na innym. Kombinujcie, sprawdzajcie. Analizujcie statystyki z analizerów. Po prostu. Nie nastawiajcie się na to, że wszystko musi być najlepsze, bo koło nigdy nie będzie grało za was. Koło jest tylko dodatkiem, które w jakimś tam stopniu ma wam pomóc w tej grze. Ale nigdy nie będzie tak, że koło wywróci wam grę o 180 stopni. Zawsze po prostu to wy będziecie na pierwszym miejscu i wy musicie po prostu grać, a nie koło za was, więc proszę nie wysyłajcie do mnie wiadomości, jakie najlepsze koło pod Where Liony, jakie najlepsze koło na 452 level, bo to tak nie działa, potrzeba testować, testować, jeszcze raz testować, każdy z nas gra inaczej mechanicznie, nastawia się na danego respa w inny sposób, bo inni chcą profitować, inni chcą expić, bestiarka, a jeszcze inna osoba idzie na 15 minut, a później spada na bossy i też potrzebuje innego koła, więc testujcie, ustawcie koło pod siebie i tyle. Mam nadzieję, że to wystarczy. Trzymajcie się, łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Cześć.